moi drodzy, teraz się odzywamy do Was już mówiono, bo pokazywałam Wam kilka rzeczy, takich przebitek z naszego ostatniego weekendu majowego, jak czyściliśmy też kercherem, znaczy kercherem, to jest myjka, lawor, właśnie naszą tutaj ścianę, także naprawdę dobrą robotę zrobiła ta myjka i wcale nie była taka bardzo droga. Podlinkuję Wam, jeżeli jesteście ciekawe. No, dajcie znać, jaką Wy macie i czy też używaliście do oczyszczenia właśnie... Czego? Matko, no tynków! Wiecie, o co chodzi. Do oczyszczenia jakiegoś tam glona, który gdzieś tam na tynkach jest na domu. Więc naprawdę sprawdziła się. Dawno się do Was nie odzywałam. Ile będziemy otwierać? Zaraz będziemy otwierać. Dawno się do Was nie odzywałam. Tak mówiono, naprawdę, kurczę. Więc teraz wreszcie nadszedł ten czas. Już się odzywam bez muzyczki i chcę Wam pokazać paczkę, bo nigdy takiej paczki jeszcze u mnie nie było. Nigdy, nigdy. Tutaj jakiś widzę drut. Jest to paczka z roślinami. Moi drodzy, zamówiłam już dawno temu, 20, nie wiem. Któregoś tam na początku. Nie wiem. Po 20 kwietnia zamówiłam tą paczkę na Allegro z sadzonkami. Z drzewkami, z krzaczkami, z kwiatkami. Zaraz zobaczymy i podlinkuję Wam te krzaczki, te kwiatki, bo wiem, że to jest hortensja trójkolorowa i jeden krzew, którego nazwy nie pamiętam, ale wiem, że kwitnie najdłużej w roku ponoć. Także też mi dacie znać, proszę, o to, bo jestem ciekawa, czy znacie ten krzew. Ja o takim czymś nigdy nie słyszałam. Ja nie jestem w ogóle, wiecie, w temacie roślin za bardzo. Także dla mnie to jest taki nowy temat, nowa era Kingi, że będę się zajmować tymi roślinami. Tutaj już tak zaczęłam robić Maksiowi jogurtowe placuszki, bo tak, miałam jogurty naturalne, które są tylko do 13 maja. I stwierdziłam, że już wczoraj to stwierdziłam po raz pierwszy, że zrobię mu takie placuszki. Jogurt, mąka ile zabierze, jogurt ile mam, jogurtu ile mam, dwa jajka, trochę proszku do pieczenia i cukier puder jakby na wierzch, a w środku jeszcze wkroję jabłko. Także takie placuszki smażę na tłuszczu po 2-3 minutki na każdej stronie i dobry pomysł na wykorzystanie po prostu czegoś, co ma się Wam zmarnować. I wykorzystałam jajka starsze i wykorzystałam jogurty, które nie mam dla nich przeznaczenia, także spoko. A teraz wezmę Was na podłogę i rozpakujemy. Jestem ciekawa, naprawdę tak szalenie ciekawa, co to przyszło. Czy to przyszło jakieś badyle? Wiem, że to miało mieć około 15 cm. Chyba te krzaczki, tak 10-15 jakoś tak, czy 15-20, nie wiem. Więc zaraz się przekonamy. Z zdjęć na Allegro wynikało, że do niektórych dochodziły ładne, z listkami już sadzonki, do niektórych jakieś takie różne inne badylki, więc no nie wiem. Ja jestem już mega ciekawa, więc otwieram. Otwieramy? No to na ziemię i zobaczymy, jak to jest w ogóle zapakowane. I mamy. Tak to wygląda. Tu są normalnie już ładne listeczki. Nie są takie badylaste. Fajnie, chyba w dobrym czasie to zamówiłam. Pokażę Wam nazwy. To jest Lagerstromia. Tak to się powinno czytać. Petit Pink. I hortensja ogrodowa Masia P9, P11, takie oznaczenia chyba. O, widzicie, kiedy zamówiłam 24 kwietnia, zapłaciłam za nie 163,30, bo 22 zł kosztowała przesyłka. Wyjmujemy, widzę, że są fajne. Wow, to widzę, że to hortensja. Wow, ale fajne, podjarana jestem roślinami. No nie wiem, co mi się stało, ale postanowiliśmy troszeczkę ten nasz przed domem ogród wzbogacić w jakieś kolory. No, jaram się. No, oglądałam się ostatnio Charlotte T. Karoliny, która jest po prostu mistrzem roślinności. Ona zna wszystkie te nazwy roślin. Jest po prostu taką fanką kwiatów, że ją się przyjemnie bardzo ogląda, bo ona jest naprawdę z zamiłowania kwiaciarą. I jakoś tak trochę mi, nie wiem, zaraziłam się czy coś kwiatami.
Naprawdę piękne. Doceniam bieg to teraz, że naprawdę dają fajny klimat, fajne wnętrze. Ziemia się sypie z tego. Więc wyjmujemy. Jeszcze Wam pokażę, jak to jest zapakowane. Tutaj jest drucik, który trzyma te kwiaty, aby się nie przewracały, więc dobrze to jest zapakowane, dobrze zabezpieczone, słuchajcie. Naprawdę. Super, ale brudny. Dobra, odpakuję. Chciałam Wam tylko pokazać, że zabezpieczenie jest naprawdę solidne. No bałaganu sobie tutaj narobiliśmy, nie powiem. 5, 7. Nie, 6. Nasze dziecko nie uznaje szóstki ogólnie. Tak, to już tak, taki news, pomimo tych roślin, że nasze dziecko nie uznaje szóstki. I jak liczy do 10, praktycznie, żeby zbłędnie, to szóstka po prostu się mu umyka i jest koniec. Więc nie ruszaj tej ziemi, zostawiaj to. Fuja, odejdź. Kolankami nie rozgniataj. Zaleka. I słuchajcie, no mamy to. Ładne, liściaste. Mogę powiedzieć, że naprawdę nie przyszły, wiecie, takie badyle łyse, tylko już, zresztą taki jest okres, nie? Na rozkwit. Więc super, super, że przyszły. W takim fajnym stanie, mają sucho, dosyć, nie mają sucho, wygląda, te mają bardziej sucho, ten, ale ogólnie są ok, więc będziemy sadzić pewnie wieczorkiem, myślę, że jutro, jeszcze dzisiaj je przetrzymam, trochę się połamały te tutaj, te Lagerstormie, dobrze to mówię, trochę się połamały te łodyżki, to wyrzucimy, to co tam się złamało. Ale jestem ogólnie naprawdę podjarana tymi sadzonkami i nie mogę się doczekać, aż dadzą jakiś kwiat, wiecie, jakiś będzie efekt kolorystyczny, bo te wzięłam w kolorze różowym, one mają kwitnąć podobno 120 dni, aż jestem w totalnym szoku, jeżeli tak będzie. Ja jestem już w szoku, że coś takiego w ogóle istnieje, że tak długo kwitnie i to kwitnie, jak to było? Nie, to migdałek kwitnie przed listnieniem, przed listkami, a to kwitnie po prostu długo przez 120 dni, to jest wow, to jest szok, 4 miesiące. Dobrze liczę? Dobrze. Z tej ekscytacji mogę gadać głupoty już, więc nie zwracajcie na to uwagi. A tutaj mamy właśnie tą hortensję trójkolorową i ona jest w kolorze takim różowo-fioletowo... dwa odcienie jakby różu i fiolet, przepiękny kolor, naprawdę przepiękne kolory w ogóle, a to jest w kolorze różowym, tak jak powiedziałam, a było jeszcze w czerwonym, więc też można było sobie wybrać kolor. No jestem bardzo ciekawa. Tutaj już coś jest takiego, nie, to są malutkie listeczki, dobra, wow, wow, jestem w ogóle taki głąb, jeżeli chodzi o drzewka i kwiaty, totalnie, coś tam... Staram się kupować od czasu do czasu, gdzieś tam sadzić, żeby było ładnie, ale głowie... Chodzi ci o różdżkę, ty popędo. Ale tak jak mówię, jestem po prostu... bomb. A tutaj widzicie... Petit pink. Indyjska. Co na tym jest? Maciu, nie grzeb tam, bo tam jest wajzel, a tutaj nic nie ma. No dobra, jedną oddam babci, bo stwierdziłam, że mi dwie tylko wystarczą. I tak się kiedy z nią podzieli, mówiłam, że się z nią podzielę, to teraz oberwę to tutaj dynda brzydko, odetnę, zostaw Maciu, ty tam nic nie ciągnij i odejdź troszeczkę od tego, bo tu jest pełno ziemi rozwalonej. Lecę po odkurzacz, posprzątam. Z Wami się już żegnam tym oto widokiem. Dajcie znać, czy kiedyś cokolwiek zamawialiście takiego przez internet i czy byliście zawiedzeni, zawiedzione, czy nie. No ja jestem póki co... No powiem Wam, że zadowolona, bo ładnie te sadzonki wyglądają. Zobaczymy, jak się przyjmą. Będę Was informować. Życzę Wam miłego dzionka. Biorę się za... Najpierw to odkurzę, wyniosę je na zewnątrz i potem zrobię Maksowi placki i będę Wam przerabiać te filmiki. Także Maksu, żegnamy się. Miłego dnia. Maksu do fryzjera leci niedługo, bo już jest zarośnięty, że hej. Trzymajcie się. Pa, pa!